Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Dlaczego X jest lepsze od Y i dzisiaj powiemy sobie coś, co nie jest oczywiste, ale jednak niektórym trzeba wytłumaczyć, dlaczego hiszpańscy sędziowie są lepsi od wszystkich innych sędziów. Top 10 powodów. Powód numer 1. Powód numer 1 jest oczywisty. Kiedy oglądasz zwykłe widowisko, jest to wszystko mocno przewidywalne, przez co emocje gasną, są takie... Niby są, ale jednak ich nie ma. A tutaj oglądasz hiszpańską La Liga. Puh, pada gol? Nie, jaki gol? Słuchajcie, nie uznajemy i cały czas jest 0-0. Mówi się, no, że gramy jakby było 0-0. Piłkarze się tak mobilizują. No to oni ich mobilizują w ten sposób i emocje cały czas są na najwyższym poziomie. Powód numer 2 to fakt, że oni po prostu nie są zamknięci w klamry. Co z tego, że piłka nożna ma jakieś swoje zasady i regulamin, skoro oni potrafią wyjść poza to, dzięki czemu gra jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna, tajemnicza i taka, jaką właśnie wszyscy widzowie kochamy. Powód numer 3 też jest nieprzypadkowy. Jeżeli piłkarze darzą ich tak ogromnym szacunkiem, to tym bardziej my, kibice, powinniśmy to robić. A zauważcie, jak wiele razy w trakcie spotkań, nawet nie po, piłkarze podbiegają do sędziego i przepychają się, który z nich będzie bliżej, tylko żeby móc go dotknąć, porozmawiać. Niesamowite. Powód numer 4. Bo pokazują człowiekowi, jak należy postępować w życiu. Oczywiście wiele osób mówi im, że są beznadziejni, że podejmują złe decyzje, że to, że tamto, no krytyka jest niesamowita, a oni, nie patrząc na opinię, są po prostu konsekwentni. I za te konsekwencje wielki szacunek. Dodatkowo kolejny argument niespotykany gdzie indziej. Są silni psychicznie, jak, nie wiem, na polskich stadionach brzmiało co chwila PZPN, PZPN i że tam kochać PZPN. No to zaraz sędziowie zaczęli sędziować w Lidze Mistrzów, być wybitni, a tam nie. Tam presja nie ma dla nich żadnego znaczenia i po prostu robią swoje. Postęp jest im po prostu niegroźny. El Clasico. Real Madrid, Barcelona, dwie zwaśnione strony, od zawsze wojna, kosa, nie, w gimnazjach krew się leje. A tymczasem nikt tak nie zjednoczy kibiców Barcelony i Realu jak właśnie hiszpańscy sędziowie. W ilu tematach innych wszyscy są wspólni, że sędziowie w La Liga to dno? No właśnie. Są nietykalni, wiecie, zdarzały się przypadki, nie wiem, pobicia sędziów, były jakieś afery, bluzgi i tak dalej. A tutaj wielu próbowało. Gruby z Atletico próbował. Diego Costa próbował. Mourinho też różnych trików próbował i nikomu nie udało się sprzedać hiszpańskiemu arbitrowi lepy takiej wychowawczej. Dlatego, że oni po prostu sobie na to nie pozwolą i też wielkie brawa dla nich. Kolejny argument jest bardzo ludzki, humanistyczny. Wiecie, wiele osób jest skreślonych w społeczeństwie, wiele osób nie może po prostu wieść normalnego życia i ma po prostu pod górkę naprawdę całe życie, a oni pokazują, że różnego rodzaju ułomność psychofizyczna nie dyskwalifikuje cię, by zarabiać dobre pieniądze i być popularnym. Pamiętacie mecz Chelsea-Barcelona? Drogba pamięta. Owrebo. Niby mówił o nim cały świat, ale to był tylko jeden mecz tego gościa. Jeden mecz jest niczym. Liczy się regularność. Liczy się to, by partolić w co trzecim meczu. By drukować w co trzecim meczu. Gwizdać karne, które były lub których nie było, nie gwizdać. I na odwrót. Już sam się zamotałem, a oni się w tym nie gubią i wiedzą, co trzeba robić. I ostateczny argument, dlaczego hiszpańscy sędziowie są lepsi niż wszyscy inni, jak zawsze, 10 argument najmocniejszy, więc już teraz zostaw subskrypcję, żebyśmy dobili do tych 100 tysięcy. Jeżeli zgadzasz się z tym argumentem, który jest niepodważalny, musisz tę łapeczkę zostawić, bo byłoby ci po prostu głupio nie robiąc tego. Powód numer 10. W La Liga grają najwięksi piłkarze świata. Cristiano Ronaldo, Bale, Neymar, nie bardzo, ale Messi. No, na przestrzeni lat same perełki, ikony, no, piłkarze ze światowego topu. A jeżeli po meczu więcej mówi się o sędziach niż o tych gwiazdach, no to kto tu jest prawdziwą gwiazdą? Dzięki za obejrzenie tego odcinka, jak ci się podobało, oceń go i gorąca prośba właśnie o zostawienie subskrypcji i napisanie w komentarzu,
jakiego argumentu o wielkości i wyższości hiszpańskich sędziów nie napisałem, o czym zapomniałem.